mają bilety, serio? Naprawdę? Naprawdę, dlaczego? Ale mam. I just wanna feel this moment. Thank you. No i tyle. Patrzcie, ile rowerów. Wow. Rowernia. Wow. Czego gwizdzesz? Oli wiąże buta. Śmiesznie to wygląda. W ogóle nie jak dworzec. Dziwnie. No. Mamy fajny czas. Powiem wam, że trochę się zapomniałam, gdzie jestem. Serio. Ja tu byłam, żeby was nie skłamać. Boże, 7 lat temu. No. Nie jechałam pociągiem, bo jak ja wyprowadzałam się, to nie było w ogóle pociągów. Szok. O, machają. Pan macha. To ja też macham. I jest głośno i już chyba wiem, że musimy iść schodami tam do góry, tak? Nie! Benzolino! Idziemy na Princess Street. Idziemy na Princess Street. No, to co? To się odzywam z prima niego. Bo pewnie jego pierwszego zaatakujemy. Także zeszliśmy właśnie do Starbucksa, ja w sumie nie wzięłam sobie nic, bo jeszcze to chyba nie pora dla mnie z kawą, także nie mam ochoty jeszcze na kawę. Kasia czeka na swoją, a Oli sobie wzięła... Wzięła sobie ice cappuccino i powiem wam... I powiem wam, że jest naprawdę pyszne. Także jesteśmy właśnie w Starbucksie. I co? I będziemy stąd zaraz spadać. Myślę, że chyba najpierw jednak do Primarka, także do Primarka uderzamy. Nie wiem dlaczego tyle czeka, bo w sumie ja zamawiałam za nią i ja już odebrałam. A Kasia jeszcze w kolejce. Fajny Starbucks, zobaczcie, mam sobie tak usiąść na sofę. Tam gdzieś w kolejce jest Kasia. No, także my jeszcze jesteśmy na dworcu, tutaj obok dworca, właśnie przy samym wyjściu są takie różne, aczkolwiek tego teraz nie zobaczycie, sklepy, sklepiki, kanapki, idzie Kasia. Pokaż, co ty sobie wzięłaś, tą, jak ona się nazywała, toffee nut latte. Pokaż opakowanie, fajne opakowanie mają takie chyba, takie, a pasuje mi do kurtki, no, także, ale pachnie, czy dobre. Trzymaj sobie to mleczko, bo mi ostatnio tak się wylało. I Krzysiowi też. Dobre? Mówię, że dobre. Patrzcie, jak pije. Jest. Oli, dobre te? Twoje? A jest cappuccino? To co, to idziemy, bo mamy na wynos wzięte. Także możemy iść. Ja tylko poczekajcie, zapnę. Oli, proszę zapnij mi ten. Zapnij mi proszę plecaczek z tej strony. Tu pociąg spoko loko. Burdello, bum bum na stoliku, zobaczcie, nawet nikt nie przyszedł i nie posprzątał, to trochę tak przypołowo, ale. I pokażę wam jeszcze nowe kubeczki. No weź. Pokażę wam nowe kubeczki. Czekajcie, odwrócę wam kamerę. No i dobra, jeżeli chodzi o nowe kubeczki, to tak. Coś takiego? Taki 8,95. Kolejny kubeczek, taki czarny, 8,95. Fajny nawet, nie, Oli? Nawet spoko. Lepszy. 8,95. Prawda? Tak. Taki czarny już był. Te mi się nie podobają. 7,95. I te mi się podobają. Zaraz wam pokażę. Mi się podoba. Ale nie widzę... Na samej górze mi się podoba. Poczekajcie, bo nie mogę wyjąć. Nie widzę ceny. Ale jest taki. Tu jest Starbucks. To jest złote. I kojarzy mi się z kolorowanką, nie? Do pokolorowania, Scotland, ale nie widzę ceny. I są w pudełeczkach i te mi się podobają. I to mi się podoba. 19,95. Taki. Tamten trafi to był już
Ładny, podoba mi się ten, ale za dwie dychy bez przesady. To się już opłaca w tym, w TK Maxie tam chyba bodajże. Tutaj są jeszcze takie złote, takie z bałwanem. O, to się chyba świeci, czy nie? O, no taki lekko świecący. Nawet spoko, dycha. Dyszka i te są fajne. Taki pokryty brokatem trochę. I złoty za 12,50. No, także takie... A, i jeszcze u góry. I taki świąteczny. Wkurza mnie trochę już normalnie to opakowanie, ta obudowa. No, także tyle z nowości. I możemy chyba uderzać teraz. Pokażę wam i idziemy do wyjścia. Idzie i musimy jechać tam na górę. Na samą górę jedziemy i idziemy do Primarka. I zobaczcie, jesteśmy już u góry, od razu czuć, że jesteśmy u góry, bo pizga strasznie. O, jak widzicie, jesteśmy... Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Trochę wygląda na takie bardzo zachmurzone niebo, ale chyba tak nie jest. O, i jesteśmy na Princess. Na samej, tu mamy Top Shop. Tutaj, a co to będzie? Jarmark ten świąteczny będzie, no tak. Ja to jakoś pozapominałam, co będzie. Tam ładnie wyglądają te budynki, a tutaj właśnie tu byliśmy kiedyś z moim bratem. Ty, patrzcie, jak on się ubrał. Patrzcie, w majtkach. Serio? Znaczy to, chodźcie. To nie był on, to ona była. Nie wiem. Ono! To było ono, ponieważ miało włosy na nogach i kulczyki w uszach, więc ciężko mi to wypośrodkować. Idziemy. Tutaj generalnie przechodzi się na wszystkich światłach. Tu jest McDonald's i w takim samym, widzicie? Ach, ta obudowa. Nie wiem, będziemy szukać. A my idziemy teraz tutaj. Mamy H&M. Idziemy do H&M zobaczyć? Nie. No mamy tyle czasu, możemy tak sobie obejść trochę. Jak nie będzie nic ciekawego. Raczej tak. Będzie na szybie. Tu mamy Top Shop. A tutaj H&M. Można zobaczyć, może są jakieś promo. Są balony na pewno w Top Shopie, fajne. Balonowo. Łańcuch z balonów. Może jakieś promocje będą. Dobra, zejdziemy do H&M. Ja lubię się powtarzać, ponieważ ostatnia vloga też nagrywałam dokładnie z tego samego miejsca. Jak widzicie, właśnie wchodzimy do TK Maxa. Kasia chyba chce na Ciuchland, a ja bym chciała na kosmetyki w sumie tylko. Ale poczekajmy. Ty chcesz na Ciuchland? Na leginsy, nie jakieś? Ja też chcę leginsy. No to wy idźcie na buty i na leginsy, a ja idę na kosmetyki. Women's chyba u góry są. To idźcie do góry, zaraz do was przyjdę. Miej telefon. Dobra. Już widzę fajny portfelik. Podoba mi się. Tylko sprawdźmy, ile ma miejsca w środku. Wow, cenę ma też super. 5 dych. Ja to zawsze Lauren Ralph. A, widzicie, ja nawet nie wiedziałam. O, so cute. Lulu Guinness. Fajna. Fajna pomada, zaraz zwalę, standard. No dobra, ale tak jak mówiłam, ja chciałam iść na kosmetyki. No i zobaczmy, co tutaj mamy. The Balm. Za piątaka. Za piątaka. Tada, chyba róż. Chyba jakiś róż, tutaj są te melted, ale ja nie chcę. NARS. Tu chyba też jest tak, róż, jakaś paletka bliżej mi nieznana. O, to już gdzieś widziałam u kogoś. To gdzieś widziałam, z Too Faced, bronzer. Za dwie dyszki, sprawdźmy. Sprawdźmy. Taką wygląda. Fajne opakowanie, właśnie je widziałam, ale czekajcie. No i tak w pełni wygląda dokładnie ten bronzer. Bardzo fajny. Tylko chyba raczej ciemne i będzie dość mocno rozświetlający. Te dwie dyszki, tutaj te foliowe też je pamiętam z L'Oreala. Ja wam je pokazywałam już dawno temu, jeszcze w Anglii, w czym? W Superdrugu. Pędzle, pędzelki. Tutaj co mamy?
z Clarins. Pełno czegoś z Clarins. Concealer stick. To nie bardzo. Stila. Lancome marker eyeliner. To mnie nie obchodzi. Top Shop highlighter. To już coś ciekawego. Z 12. Z Top Shopa. W sumie miałam cień fajny z Top Shopa. Czekajcie, czy to są takie same te? Jest jeden odcień, zaraz sprawdzę. Crescent Moon, a ten drugi? Ten sam. Taki będzie raczej chyba... Kurde, ładny jest. Zobaczcie. Ciekawe, jak będzie się mienić. Ale jestem jego ciekawa. 4 funty z 12 niby. To mogę zobaczyć. Mogę to zobaczyć. Dobra, pokażę wam tak na razie, co tutaj jest. Styla, pełno styli. Jakieś kredki, tu podkłady. Nie wiem, jak trzymać kamerkę, właśnie mam nową obudowę. Kurde, fajny jest wam, powiem. Fajny nawet jest ten bronzer. Ale może niekoniecznie za dwie dychy, co? No, nie za dwie dychy, musiałabym go wtedy non-stop używać. A to? Aha, to nie. Dobra, czekajcie, bo jeszcze tutaj mamy paletki w palecie. Zaraz coś przy oczach, ZW7, te takie zestawy, BH, Technik, co tutaj jeszcze jest, takich NYX. Tutaj na dole co? Softan, o te Ellen Tracy, to już wam też pokazywałam u nas, Becca, patrzcie, z powrotem są te. O, jest ten zestaw, widzicie? Zobaczymy, ile on jest. W tamtym roku go kupowałam. Dokładnie ten taki. Na pewno go pamiętacie. I jaka tu jest cena? Czekajcie. 3 dychy. Z 46 niby. Technik. Ale to takie nic. Tutaj mamy coś. By Terry. Light Expert Click Brush. Z 16 funtów. Ok, idźmy tutaj dalej. Idźmy. Pójdźmy. Givenchy. Topshop znowu. Jakieś kredki, słuchajcie. I tu za coś do brwi. O, z Clarins Skin Perfecting Cream. Za 17. Becca za 18. To już wam pokazywałam u nas. Ten dokładnie. Przejadę wam tak. O. Pokażę. Tutaj chyba też jest jakiś rozświetlacz, champagne, luminizing drops, anti-age, correct, o teraz chyba, i highlight, i to jest za 8, ma hair, tu jeszcze obok coś jest mnie, ale zaraz wam pokażę, takie, tak to wygląda, nie wiem, nie znam, słuchajcie, ale wygląda ładnie, no, czyli kropelki, czyli dodajemy chyba do podkładu, tak mi się wydaje, do laru oświetlenia. No, wygląda spoko. Tutaj coś mi przykuło uwagę. A, The Shock z YSL, czyli Yves Saint Laurent, fajny zestaw. 20 funtów. Później jest Technik. Coś do brwi. Tutaj mamy coś z Revlonu, taki zestawik. I generalnie wszystko to samo, co wszędzie. To mnie właśnie ciekawiło tutaj, co to jest. Aha, pielęgnacja chyba jakaś. O, tak wam pokażę. Emma Hardy. Jakiś taki fajny zestaw. Ile to jest? 5 dych. A normalna 65. Także tak. No i właśnie tutaj już widzę to samo, czyli znowu Becca. Ale niezbyt ładne miała kolory, po ile tutaj jest 3 dychy, czyli tak samo. Tu znowu jest Becca Ocean Jewels i to też pamiętam właśnie, że są takie niezbyt kolory. 35 funtów. Mam nadzieję, że to widać. NARS, Lancome, Guerlain. Tutaj coś Burberry, co to jest Burberry? Zobaczmy, 24. Runaway Palette. Jakaś paletka. Nie wiem jaka, bo jest zapakowana, więc nie widać. Teraz przejdźmy sobie tutaj trochę do pielęgnacji. A w pielęgnacji
Raczej chyba to, co wsiądzie. Tu jakieś mgiełki, co to jest? Znaczy, Manuka Refresh. O, do tonizowania, czekajcie. Ale fajny zapach. Spoko. Fajny zapach, a to Manuka. Pokażę wam, ja zaraz sobie to obejrzę i się odezwę do was za chwilkę. No i hej, hej, jesteśmy właśnie na odzieżowym. Boże, ile tego tu, jak ja nie lubię. Co to jest? Maszyna. A. Gani cenę. Dużo. 130. Jedyne. Czy mnie się tu coś wyspodobało? A gdzie Kasia poszła? Gdzie jest ta przemierzalnia? Na prawo, ja jedę na lewo? Ale kubek fajny. No niech się przymierza, ja do niej już idę zaraz. Dobra, sprawdźmy może gdzieś jakieś obudowy. O, jest literką A nawet. Ale to w ogóle nie na mój telefon. O, jest ring. Właśnie ring sobie może znajdę, słuchajcie. No jak zwykle. Widziałam. O, co to jest? Fajna kolorowa. iPhone 6, 7. Jak zwykle najwięcej na iPhone'a. iPhone 8. Tą już gdzieś widziałam, podoba mi się. iPhone 8. Za 25. Jakaś torebeczka na ten. Tu znowu srajfon, srajfon. Jak zwykle na mój będzie najmniej chyba. Tu iPhone 8. Tu co to jest? Co mi się nie podoba. Ale patrzę tego ringa, czy jeszcze jakieś będą. Kurde, tylko jeden. Takie obudowy. Tu jest na też iPhone 8. iPhone 8. Nie, a na mój? Galaxy S7. Ale już go nie używam. iPhone 7. Tu znowu jakiś ten. Ale nieładny. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Tutaj na co? iPhone 7. Tu jakieś maleństwo. Tu znowu ten ring. Tu też ring. Tu znowu na iPhone 7. Kurde, liczę, że wiecie co, że w Primani mogą być jakieś fajne te klucze. No. Nie chcę takiego zwykłego. Tu też nie. iPhone 7, 8, 8, no, to sobie nie kupię. iPhone 7, iPhone 7, tu na co? 6, 7, o, fajne, barszka. Ale na co to jest? 7, 7 plus, 8 plus. Szkoda, i tylko dwa te, fajne. Fajna budowa. Śmieszna. Tu też z berżki. iPhone. iPhone 6, 6S. iPhone 7. Jak zwykle. Galaxy S8 Plus. A ja mam S9 Plus. No, S7 Edge. O, czyli na mój, ale już mojego nie używam. 7 Edge. Dupa. Nie ma. iPhone 6. Nie ma. iPhone 7. Widzicie? Tak ciężko właśnie dostać. Tu jeszcze coś takiego. Niestety nie ma. iPhone 7. Solar power bank. iPhone 7, jak widzicie, nie ma. Tu jakiś pluszak. Tu jakiś fajny też pluszowy. Taki jakiś. Nie wiem, na co to jest. Zadyszka, ale nie wiem, na co to jest. I tu glitter. Na iPhone 7 Plus. Spoko. Czyli nie ma nic na... Nic nie ma chyba na 9. iPhone 7, iPhone Galaxy 7, no nie ma, słuchajcie, nie ma. W takim razie idę do Kasi. Co prawda kupiłam już sobie teraz właśnie obudowę, powerbank. Idę do Kasi, bo się miałam mierzyć.
Także idziemy do przymierzalni. Jeszcze tu może przyjdę zajrzeć na ciuchland. Nie lubię tak grzebać. No, kula może by, wiecie, była ładnie poukładana, kolorystycznie. A tak to nie wiecie nawet, co szukacie. I co? Okidoki, jakoś się przepchałam. Słuchajcie, u góry bo było nawet nie do zniesienia, żeby wam nagrywać. To więc tutaj wam pokażę Valentino. Pokażę wam portfeliki. Tutaj gdzieś torebeczka fajna była, przykuła moją uwagę. Teraz wam pokażę. Zobaczcie, jaka kula. Fiorelli. Dune. Ted Baker. Jakieś takie. O, Dune. U góry za to, słuchajcie, była bluzka, ale nie miałam kompletnie jak wam pokazać. A tu ja i moja stylizacja. Hello. Na sportowo. Nie miałam jak wam pokazać z racji tego, że no bardzo dużo ludzi było po prostu. I nie miałam nawet jak za bardzo wyciągnąć kamerkę. Tu jeszcze wam też pokażę. Tu jakieś w ogóle te pluszaki, to w ogóle jest tragedia. Ja nie wiem, kto to nosi. Strasznie to wygląda. Te świecące. Tu też coś śmiesznego. Patrzę, czy dziewczyny już wyszły? No chyba wyszły już. Oli, idzie Kasia? Nie, to chciałam pokazać, jak zwykle coś mi spada. Czekajcie, to chciałam wam pokazać. Ja wszystko pogubię, to chciałam pokazać. Proszę. To śmieszna. Śmieszna, torebka. Kasia nie będzie nas widzieć? Nie wiem, jak się ją otwiera nawet. I po ile jest? Spadło mi. Nie wiem, ale wiem, że jest na tym, na łańcuszku. I nie widzę niestety ceny. Idzie Kasia? Tak patrzę jednym okiem. Jeszcze nie? O, idzie. Idzie. Idziemy. Idziemy, idziemy. Zauważyłyście, że muzyka świąteczna leci? Ta-da-da. Ta-da-da. Ta-da, ta-da, ta-da-da. Kaśka z gaci zciąga metki. Chcesz przymierzać teraz? Można się wyrzucić. A my idziemy. Patrzcie, piękna. A ja jeszcze nie mam rynka. No dobra, weźmy koszyk. Jak widzicie, jestem w super brzegu. Jesteśmy w Superdżogu i mamy tutaj już pierwsze stoisko. To 9,99. Dopipkało już jakieś dziewczęta. Nie, panią. Patrzę, czy dziewczyny idą, zaraz nie będą szukać. O, Revolution, zobaczcie, jakieś nowości. Ale to chyba są te z Halloweenu. Na dole widzę te nowe paletki, co się widziałam. Tak, patrzę tu. I ten dziewczyny idzie się kapną, żeby tu wejść. O, jest ta nowość. Także tutaj popatrzę. Little Blue, te paletki. To mnie ciekawi. I tak patrzę, czy one mnie zobaczą. Patrzę obok chyba tam z butami. Angeli Highlighter Tester. No i niestety, ale nie mam jak sobie odkręcić. Tu też jakieś paletki 3, takie. No, she took your milk when you're committed. Okay, thank you. Thanks. Patrzcie, gdzie one są. Zaraz wyjdą i będą mnie szukać. Ale chyba się powinien domyślić, że jestem w Superdżagu, ale zaraz im zadzwonię. Okie dokie, jedyne co wybrałam to ten rozświetlacz i. No i co? I ten podkładzik. A tutaj właśnie jeszcze patrzę sobie, bo są ekstrakt, serum i primer, zadyszkę, gold elixir, bo jest 3 za 2 i tak się czają. Hydration boost, potem jakiś olejek, hyaluronic acid, ale widzę, że chyba właśnie wyprzedany. Plumping and hydrating, i to chyba było to. Tutaj co? Peptydy, peptydowe, 5% ATP.
aktywny kolagen, też niezłe. O, może to? Nie, może bym spróbowała po prostu. Firming Solution z kolagenem. Stabilizuje kolagen. No, zobaczymy, tu jest 0,2 retinol. Fine Line Correcting Serum. Zostało też jedno. W sumie teraz, wiecie co? Nie wiem, chyba bym wolała to. Chcę, żebym chciała z tego spróbować. Jeszcze nie wiem za bardzo co. Tutaj co? Exfoliator, Radiance. Nie, nie chcę nic. Tu jeszcze co to jest? Z retinolem. Fine Line Correcting Serum. Chyba wybiorę ten retinol. No. Tak, to jest takie przeciwznoszczkowe. Spróbujemy, no. Dobra, wybrałam. Nie wiem tylko, czy to się też wlicza w 3x2. Bo jak mnie to będzie mi brakowało jeszcze jednego produktu. Będzie mi brakowało produktu. Tych pomadek już nie ma, jak widzicie. Znaczy tych błyszczyków, bo chciałam przynieść ten złoty. I właśnie nie do końca teraz tylko wiem. Łam 3x2. Liner to nie, bo ja nie używam. 3x2, 3x2. I ciekawa jestem, czy to też jest 3x2. Bo jak nie, to będę musiała jeszcze coś jednego wybrać. Ale nie widzę tu karteczki, chociaż to jest Evolution. Jak nie, to jeszcze będę musiała coś wybrać. Najwyżej to później. Balsamy to nie. Tutaj co mamy? Rimmel. Zobaczmy, co mamy z Rimmela. Czy mamy coś nowego? Na razie nic nie widzę. Rimmel. Tutaj coś było. O, takie coś, ale już nie widzę. Ciężko mi się nagrywa i patrzy jednocześnie. Dalej, tutaj mamy te właśnie maseczki, co wam ostatnio mówiłam. Bomby, tu jeszcze stoisko Sofix. Bomby 3x2, Vanilla Spin. Kurczę, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. O, to bym spróbowała. A tu jeszcze, co to jest? Body scrub czekoladowy i waniliowy. O, tu się coś kryje. Body mist. Body mist. A to nie, jeszcze mam splash. Tu się zastanawiam, może coś z tego. 3x2, I had revolution pink star. Nie wiem. Tu jeszcze bomby. Sparkle. Nie chciałabym, żebym cię... Nie, 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 bo Fizzer, Pink, Dream, kurde, co chwilę się włączają te alarmy. To jest Zoella. To nie, dalej Elf. Niekoniecznie coś z Elfa. Sanctuary, tutaj coś z Mła, widzę. Co tutaj mamy? Nic ciekawego, co bym chciała. Tak patrzę, co tu jeszcze. Pielęgnacja, ale ja nie chcę chyba nic stąd, bo wszystko mam. Bardziej coś chciałam kosmetycznie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Maybelline mijamy. Tu reklama, a wiem, widziałam właśnie ten tusz. 13 funtów. Tu jakieś zestawy. Zestawiki. Tutaj co mamy? L'Oreal. Nawet tuż, no to ten, co właśnie ja wam już go polecałam. Fajna ta paletka, ona mi się podobała. Tutaj ciekawie wygląda dokładnie właśnie ten Chromatic Bronze. Tutaj chyba nowe było coś. No bo mi się wydaje, nie wiem. Czy to są te? Czy to jest całkiem nie to? Nie wiem, chyba to jest to. Róże. Podkłady. Tutaj co? Takie coś. Zestawy Revolution. Gosh, z Gosha widzę już paletkę jakąś. Co to jest? 9 cieni, tester. Teraz próbuję wam otworzyć. Paletka prezentuje się tak. Wygląda naprawdę, naprawdę spoko. Ale czy ja chcę takie kolejne, te same kolory? Chyba niekoniecznie. Catchy Eyes, ale ja nie chcę, mam jeszcze tusze. Jeżeli już bym chciała spróbować, to myślę, że raczej bym się skłoniła właśnie na Primarkowe. Tutaj pamiętam, że mam właśnie którąś już tu z paletek. Dalej Max Factor. Ale jakby nic nie widzę nowego. Bourjois. Tu coś jest.
nowego z burżuła. Tusz oczywiście. Eye Catching Extreme Volume. No i ciekawa jestem. Extreme Black. Nie wiem, dajcie znać, czy znacie, czy macie. Ultra Thick Brush. No i co? Spróbujemy. Pojedona jest. Eye Catching Eyeliner. Catching Extreme Volume. 11 funtów. Ale jest 3 za 2, także spoko. Nie wiem, może i spróbujemy. Jakieś kocie oko z burżuła. Możemy spróbować. A czekajcie, tutaj jeszcze jest volume. Co to jest? Reopening. Eye opening volume. A tutaj eye catching extreme volume. No to chyba to będzie extreme volume, intense volume and lash. To teraz nie wiem, zgłupiałam. Czy ten. To jest jakaś nowość. O, to chyba też te nowości, co widziałam u dziewczyn na filmikach. Coś mi się tak zdaje, że już je widziałam, ten kolorek mi się podoba. Chyba tak. No, widziałam właśnie, jak otwierały paczki. Ale ten tusz bym sobie wypróbowała. Volume Glamour Mascara to nie. Nie wiem chyba, czy ten. Eye Catching, Extreme Volume. Zaraz usłyszę ten drugi i zobaczę. Potem mamy Revlon i ten nowy tusz trochę nie wypał. A potem dojdę z Wami do czekoladek. Okidoki wybrałam. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Coś nowego. Pro Base. Jakiś z witaminami IE and Tea Tree Oil. Pro Base Moisturizing Primer. Lekki, nawilżający, zmiękczający i nie wiem, po 4 funty. Tutaj te zestawy, to już Wam pokazywałam. Tu już chyba nic się dzieje. Nie, bazy chyba nie będę brała. Obeszłaś już wszystko? Trzy razy obeszła, a ja jeszcze, o, dochodzę. Jeszcze pizzę sobie kupiłam. Co kupiłaś? Pizzę, zjadłam pizzę, zrozumiałam. Kurde, no ale tak ja się zrozumiałam. No. O, jeszcze tutaj sobie chyba obejrzę. Czekajcie, czy to... Jak zrobić? A, to? No! O, następna przyszła, maruda. Nie ma szybciej, tutaj tą niedową zaraz obejrzę. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj szafę B. Na pewno kojarzycie tą szafę ode mnie z filmów. Ale tutaj nic nie biorę. Tutaj widzę coś nowego. Co to jest? Jakaś nowa kolekcja. Tu tutaj mamy 3 za 2. Widzę nigdzie. O, tutaj też coś nowego. Też nie widziałam. Supercharged Gloss Oil Tint. O, to tu się zaraz temu przyjrzę. I tej czerwieni. I za chwilkę do Was chyba jednak wrócę, bo nie mam trzeciej ręki.